Siemanko, witam serdecznie, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj będę mówił o biografii Nostradamusa, ponieważ dużo jest na YouTubie po prostu informacji o Nostradamusie, ale tak naprawdę nikt nie wie dokładnie, jak tam wyglądało jego życie, kim był Nostradamus. Dlatego postanowiłem dzisiaj nagrać filmik. Nagrałem już jeden filmik, który nazywał się, który był biografią Baby Wangi. Więc tak, Nostradamus to był przede wszystkim... Wszyscy myślą, że Nostradamus to był jakiś wizjoner, tak? Jasnowidz, który widział przyszłość. Przede wszystkim tutaj Nostradamus był lekarzem, astronomem, matematykiem, no praktycznie takim, wiecie, wszechwiedzącym człowiekiem. Można powiedzieć, że człowiekiem renesansu. Żył w XVI wieku. Żył w XVI wieku. I przede wszystkim, no zobacz, co tam się dzieje z tym samochodem. Przede wszystkim, no będę go ciągnął cały czas, nie? Przede wszystkim zajmował się medycyną, leczył ludzi. Patrz tutaj, przewróciłem samochód, to ładny. Przede wszystkim zajmował się leczeniem ludzi w XVI wieku. I teraz tak, skończył medycynę, później jeździł, leczył ludzi, otworzył własny gabinet. Przede wszystkim miał duże tutaj zasługi, jeśli chodzi o leczenie ludzi z dżumy. Podróżował praktycznie po całej Francji, ponieważ pochodził z Francji. I właśnie największą sławę zdobył dzięki temu, że podróżował po całej Francji, leczył tych ludzi. I szybko po prostu jakby opinia o nim się rozeszła po całej Francji. Natomiast co takiego Nostradamus zrobił, że chodzi o tą przyszłość, o przepowiadanie. Nostradamus napisał centurię, tak? Czyli były to praktycznie wiersze czterowierszowe, tak? Wiersze czterowierszowe. Były to wiersze czterowierszowe, rymowane, które mają mówić o przepowiedniach na przyszłość. Muszę zjechać chyba na stację benzynową, ale dobra, zaraz zobaczę. Aczkolwiek tutaj jakby naukowcy są sceptycznie podchodzą do tego, ponieważ jakby te przepowiednie napisane są językiem ogólnym, tak? Językiem ogólnym, nic tam nie jest wyszczególnionego, jeśli chodzi o daty, jeśli chodzi o życie, wiecie, zwykłych ludzi. To tak jak mówiłem już w jednym z filmików, jeżeli na przykład powiem, że jutro coś ci się stanie złego, to na pewno coś znajdziesz po prostu następnego dnia, co ci się złego przytrafiło, tak? I zawsze można powiedzieć, że przewidziałeś przyszłość, nie? Ale to mówię w taki sposób jakby podstawowy, tak? Natomiast jeśli chodzi o samego Nostradamusa, to on był lekarzem, później poznał kobietę. Ta kobieta była bardzo zamożna, wziął z nią ślub, urodziło im się dwoje dzieci. Następnie Nostradamus... Ja tu jadę, co będę czekał. Następnie Nostradamus... mieszkał z tą kobietą. Okazało się potem, że ta kobieta i te dwójka dzieci zmarły. On dalej, no przeżył to głęboko, tą śmierć i tak dalej. Potem dalej podróżował po całej Francji i leczył ludzi. W późniejszym wieku otworzył własną firmę, która produkowała kosmetyki, poślubił kolejną kobietę, która ta kobieta znowu była zamożna. Poślubił tutaj tą kobietę, tak, z nią miał także dzieci i właśnie te centurie zostały napisane dla syna tutaj Nostradamusa, ale już z drugiego małżeństwa, nie? Już z drugiego małżeństwa. Natomiast tą drugą kobietą, którą poślubił, to była też wdowa. On był wdowcem i ona była wdową, więc tak to wszystko wyglądało. I on, jak założył tą firmę kosmetyczną, to wbudował sobie dom. I w tym domu na poddaszu stworzył takie... Ty no, gdzie on mi tu wjeżdża? On w tym domu na poddaszu stworzył obserwatorium. Czyli tam miał po prostu, wiecie, lunety, oglądał sobie niebo, gwiazdy i na podstawie obserwacji, bo był astrologiem, napisał właśnie te centurie i napisał te przepowiednie, tak? I te przepowiednie. Natomiast tak jak mówię, badacze... naukowi są sceptyczni co do tych przepowiedni, bo tak naprawdę nikt nie wie, jak można interpretować te centurie i czy rzeczywiście one zawierają jakąś przepowiednię, bo trzeba pamiętać, że to, co my widzimy najczęściej po prostu, czy w internecie, czy gdzieś się dowiadujemy o przepowiedniach Nostradamusa, to już jest interpretacja tego, co on napisał, jego słów, nie? To wiecie, to tak samo jak macie ten...
Tak samo jak macie na przykład wiersz i czytacie wiersz jakiegoś autora, to ty już interpretujesz, tak? Czy w szkole interpretujecie wiersz autora? Natomiast w centuriach nie ma zapisanych konkretnych takich wydarzeń, tak? No i trzeba tu pamiętać, że jakby tutaj opinie czy przewidywania, wizje Nostradamusa są bardzo popularne z prostej przyczyny, ponieważ odnoszą się do plag, trzęsień ziemia, katastrof, do tego, że islam przejmie Europę. I jakby to wiele ludzi po prostu przypisuje, że jest to prawda, że to się dzieje na naszych oczach. Ja muszę tu zjechać na stację benzynową. Natomiast trzeba pamiętać, że jakby to, co pisał Nostradamus, to się działo w tych czasach, co on żył, nie? Czyli praktycznie w XVI wieku, to wtedy po prostu tak mocno islam się rozpowszechnił. Muszę wyłączyć i zatankować. I trzeba pamiętać, że on to pisał w wieku XVI, kiedy w Europie były różne plagi, dżumy, szczury przenosiły po prostu różne choroby, były powodzie. On na przykład tam zamieszkał w Marsylii, tam były też po prostu ogromne powodzie, leczył ludzi. Jedziesz czy nie? Jedziesz, ziomek, no. Więc... Dobra, nie będę włączał tych światł. Więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o Nostradamusa. Także na początku na pewno miał ciężko po prostu w swoim życiu, później natomiast trochę już mu się po prostu polepszyło, poprawiło. No. Natomiast wszyscy jakby wskazują na fakt, że był bardzo inteligentnym człowiekiem. Bardzo bystrym, bardzo inteligentnym człowiekiem był Nostradamus. I tak jak mówię, miał tu wykształcenie wszechstronne. Miał nawet chyba tytuł doktora z medycyny. Czy starał się robić. Jako jeden z nielicznych w tamtych czasach popierał teorię Kopernika. Wiadomo, że ta teoria Kopernika była przez wielu ludzi w tamtym czasie wyśmiewana. Więc tak to wyglądało. O, skasował, ty, ładnie. Ładnie go skasowano. Idziemy dalej. Więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o Nostradamusa. Tam miał potem problemy z tą pierwszą żoną, bo ta pierwsza żona, z którą się rozwiódł, znaczy, która mu zmarła, to rodzina się procesowała z nim, bo jego pierwsza żona była bardzo majętna i cały posag po prostu przeszedł na jego stronę, więc rodzina się z nim procesowała o zwrot tego posagu, nie? Który został wniesiony do małżeństwa. Natomiast tak jak mówię, te po prostu przepowiednie, które dzisiaj mamy, to już są nasze interpretacje, nie? To są nasze interpretacje, interpretacje dzisiaj naukowców, badaczy naukowych. Bo tam była taka sprawa, że on jak wykształcił się, robił to medycynę, to była tego typu sytuacja, że chciał robić doktorat, to był wyśmiewany przez środowisko tam lekarzy i środowiska naukowe, ponieważ stosował jakby niecodzienne metody, jeśli chodzi o leczenie, tak? Które wszystkich dziwiły w tamtym czasie, później się okazało, że te metody były dobre, a więc większość w tamtym czasie stosowała metodę, która polegała na upuszczeniu krwi. Kurde, no znowu się zaczopował tej. Natomiast Nostradamus, wiecie, stosował metody bardziej zbliżone do dzisiejszych metod, czyli na przykład częste wieczenie pomieszczenia w przypadku tam chorych. No wtedy to wiadomo, były te prymitywne metody leczenia, zmiana pościeli, nawadnianie tutaj pacjentów, tak, czyli żeby organizm był nawodniony, i stawiał też po prostu jakby na medycynę niekonwencjonalną, nie? Tak to wyglądało.
ale tak jak mówię, on pisał to w tamtym czasie, dużo ludzi po prostu odnosi to do dzisiaj. W tamtym czasie były plagi, katastrofy, powodzie, choroby i, tak mówię, rozpowszechnienie się islamu. I teraz dużo ludzi po prostu odnosi do dzisiejszych czasów, do czasów współczesnych, że to ma po prostu, ma to po prostu dzisiaj odzwierciedlenie. Aczkolwiek nie wiadomo po prostu, czy rzeczywiście tak. Po prostu żył w takim czasie, w którym było dużo tych katastrof, tych plag. No jak jeżeli po prostu je wszystkie spisał, no to wiecie, zawsze jakąś katastrofę można przypisać do każdego praktycznie okresu czasu. No mówię, ja nie wiem, co mam myśleć po prostu, tak, że ciężko jest mi powiedzieć, to trzeba było się zapytać tak naprawdę prawdziwych naukowców, którzy zajmują się tylko badaniem tych centurii. I ogólnie tak, te centurie, widziałem, że na jakichś stronach internetowych, na jakichś blogach niektórzy po prostu przetłumaczyli te centurie z języka francuskiego na język polski i można je dostać, można je sobie po prostu przeczytać, no ale tak mówię, to będą po prostu skomplikowane, bo są one w języku francuskim, pewnie jeszcze to są w dialekcie tym starodawnym francuskim, więc ciężko będzie... Co tu taki korek jest? Ciężko będzie po prostu zrozumieć te centurie. I to wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. To tyle, jeśli chodzi o Nostradamusa, co wam mogłem powiedzieć. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam.